Witamy Was w otwartej rampie online. Niestraszny jest nam koronawirus, dlatego dalej działamy. To, że siedzimy w domach, wcale nie oznacza, że możemy siedzieć w domach bezczynnie. Będziemy interpretować sceny, będziemy robić rozśpiewki, będziemy dzielić się na głosy, będziemy uczyć się materiału i również ćwiczyć nasze choreografie. Cała nasza Akademia Musicalowa, cała nasza kadra będzie przesyłać Wam informacje dotyczące naszych zajęć online. Kochani, życzę Wam uśmiechu, życzę Wam zdrówka. Hashtag zostań w domu. Poświęćmy trochę czasu dla naszych bliskich, ale nie zapominajmy również o naszym wspaniałym musicalu, który tak czy inaczej powstaje. A w domu możemy trochę spędzić więcej czasu, pochylić się nad scenariuszem i produktywnie działać i się dalej rozwijać. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję mocno, oby słońce nad nami świeciło, dużo zdrowia. Kochani, siedzimy w domach i ćwiczymy. Na naszej akademiowej grupie sukcesywnie będą pojawiały się choreografie wraz z rozpiskami osób, które powinny się uczyć danego układu, ale jeżeli nauczycie się wszyscy, to tym lepiej. Życzę miłego ćwiczenia. Mam nadzieję, że potem wszystko uda nam się poskładać. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, a ja w tym pięknym czasie, jaki mamy, tym wolnym czasie, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że to nie tylko wakacje. To nie czas do tego, żebyśmy mogli pospacerować faktycznie i podychać trochę świeżym powietrzem z dala od ludzi i obowiązków. Ale to też czas, w którym będziemy i jesteśmy w stanie pracować w domu i cały czas rozwijać nasz projekt. Każdy z nas z kadry będzie przygotowywał dla Was specjalne nagrania, tak żebyście mogli faktycznie w domu ćwiczyć i żebyśmy ten czerwiec pocisnęli na maksa. Także do zobaczenia na nagraniach, a tymczasem pozdrawiam Was z tego wspaniałego lasu. Jest cudownie słonecznie. Mam nadzieję, że też wychodzicie, bo to ważne, żeby wychodzić nie do ludzi, a do natury. Pozdrawiam. Kochani, bardzo nam smutno, że nie możemy spotykać się osobiście. Na szczęście internet w dzisiejszych czasach daje wiele możliwości. Nie chcemy tego czasu zmarnować. Wiem, że Marek pisze już nowe utwory, które prześle do mnie po to, ażebym mogła je Wam wokalnie nagrać, żebyście mieli gotowy materiał do nauki, żeby to opóźnienie spowodowane naszym niewidzeniem się nie było dla nas aż tak dotkliwe. Wyciągnęłam już mój SE2200A, szukam kabelka i zabieram się do działania. Do zobaczenia, dużo zdrowia! Hej wszystkim! Wiem, że dopadł nas trudny okres kwarantanny, ale nie przejmujemy się nim. Zakasamy rękawy i ruszamy do pracy indywidualnej. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie do nas, kontaktujcie się przez Wojtka. Ja obecnie będę starał się wysyłać Wam wszystkie podkłady w wersji fortepianowej, tak żeby Wam było łatwiej i przyjemniej śpiewać. Myślę, że w przeciągu 2 dni pojawią się na grupie. A teraz ćwiczcie, śpiewajcie, rozwijajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. I bądźcie zdrowi!